Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzisiaj zabieramy was na festiwal iluminacji, dziwnych świateł, nieznajomych twarzy i blasków i cieni. Brzmi bardzo magicznie. Zabieramy was właśnie na Light Move Festival. Przepraszam, ale coś mi błysnęło i mi skasowało pamięć jak tych. Jest nie dziewczyny. No właśnie, bo mi od razu wykasowało. Już nawet zapomniała, jaki film taki skasowało. No właśnie, wow, ale mi błysnęli po oczach. I naprawdę, tak, dobrze, że mi przypomniałaś. Właśnie dlatego to jest taki tajemniczy festiwal, bo potem się zapomni na co się chciało powiedzieć. Chyba okulary cię trzeba było założyć. To właśnie wszystko ci iluminacje. Chyba w końcu nie powiedziałam. Light Move Festival, czyli Festiwal Świateł w Łodzi. Jesteśmy przy ulicy Piotrkowskiej. Ja słyszałem, że ten cały festiwal świateł to jest tylko dlatego, żeby zrobić taki wielki drogowskaz do serów i pieczarek. I chleba, tak, pieczywa. Bo oni specjalnie wszyscy świecą, gdzie jest miejsce z serem i pieczarkami, żeby... No tak, no w sumie my trafiliśmy. Dobra, to zawracamy chyba już, nie? Tak, to już mamy. No, ale chodź jeszcze obejrzymy coś. No takiemu człowiekowi to się nie przetłumaczy po prostu. Oszczędzać na dom i samochód. Proszę bardzo, tak Rafciu oszczędza. No musiał sobie kupić koronę. Powiedział, że będzie miał na zdjęcie na konkurs i na festiwal świateł. No musiał, no. Cały ja. I zabieramy was jak zwykle jeszcze na spacer z nami, z królową tutaj festiwalu. Na razie to tylko stragany, mnóstwo straganów, na które po prostu ja nie wiem, co się naciąga na tym. No ja też nie wiem, tylko wariaci kupują chyba takie pierdoły. Drodzy państwo, wkraczamy właśnie w strefę zgaszonych świateł. Strefę mroku, ale tutaj, nie do końca, rozświetlonego. Tak.
ciekawe, tematem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu jest przestrzeń, ale jak tak się przemieszczamy tempem zombie w tym tłumie, to przestrzeni na razie nie odczuwam za dużo, aczkolwiek jakby tak się rozejrzeć, no to jakby niebo, jak to jest, sky is the limit, na niebie się wszystko wyświetla i na tym pewnie. Ta przestrzeń jest, ale nieco dłużej. I was never lost, I'll need you. Oh, 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 I was never lost, I'll need you. Koronę. Widzieliśmy wcześniej programu imprezy, a okazało się, że na sam koniec planowany jest festiwal deszczu. Skrywaliśmy się nieco, ja pod apaszką, to w sumie tak jakby... A. Ja mam naturalną sierść. To jest sierść. Jak w filmach, ty masz idealną fryzurę cały czas, nawet po deszczu. Ja tu napuszona cała. To był nasz pierwszy festiwal świateł. Ja cały życie jestem napuszony. Tak. I podobało nam się bardzo. Tak, i to był bardzo miły spacer. Jedyne co to, że taki tłum duży, a my dzisiaj w tym lesie, w takiej głuszy wcześniej byliśmy, że to był taki przeskok. Były takie super maski zabójców, że taka niby straszne maska i neonowe, takie jakby zszyte oczy i zszyta twarz. No. Ekstra super. I takie małe dziewczynki jak założyły takie maski, tak mrocznie to wszystko ale wyglądało. Po 5 dni sprzedawali, więc drogo. Ale było mnóstwo różnych, najróżniejszych atrakcji. Była taka impreza ala klubowa pod chmurką. Były różne takie koncerty mini po drodze, jakieś tam występy muzyczne, no i tam były wiadomo mappingi. Wszystkie bary, lasery, knajpy otwarte. Oj tak, tak, tylko ogródki były, to zauważyłam, że ogródki były poskładane, żeby było więcej miejsca, no bo w końcu hasło przewodnie, przestrzeń, tak, no to coś tam się z tym łączy. I naprawdę fajnie, że takie wydarzenia się odbywają, to jest co roku taki świetlny weekend w Łodzi, także warto przyjechać, zobaczyć. Ja no tylko znałam wcześniej z opowieści, padła nam już bateria. Ja chciałem złożyć zaskarżenie. Zaskarżenie, tak? Na swoją lewą nogę. Aha. Zaskarżam swoją lewą nogę, bo czasami ostatnio jak idę tak, to ona sama automatycznie mi się tak zgina i wyglądam jak jakaś się. Tak, bo my w ogóle poszliśmy na naświetlanie kolana i Rafał tak, tak podnosił wysoko tę ja jedną tak nogę. Ja tak cały czas na tym festiwalu, uh-huh. żeby mi trochę to przeszło, ale nie przechodzi. No, te lasery tam także trochę poświeciły, ale to ja myślę, że to powinna być jakaś seria. Ty powinieneś nie polecam po festiwalu. Nie, a wiecie co? Regularnie. Bo ja byłem jeden dzień, a no to może trzeba cały weekend być. To trzeba serią tak, dlatego może to, jedną to mocną, rzeczywiście. No, no jutro, może jutro się uda, no nie wiem, ja idę do pracy, a może ty przyjedziesz się naświetlać tutaj jeszcze. Nie, jutro to ja mam inne plany. Co będziesz robić? Nie powiem, bo jeszcze nie wiem. A, pewnie będziesz spać do południa, a później strzelać łuków. No tak myślałem. Kochani, uciekamy już, jedziemy do Ozorkowa. Żegnamy się z wami, dziękujemy za oglądanie vloga. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka magicznego. Zostawienia świetlnej łapki w górę. Zostawienia... Co jeszcze można zostawić nam? Komentarz jakiś. Komentarz. Miły najlepiej. Albo taki w miarę wyrozumiały chociaż. Albo konstruktywny. Albo taki średni już. Możecie z nas ewentualnie czymś oświecić, bo dzisiaj taki, tak, taki klimat mamy. Jesteśmy tacy oświeceni. No i co? No ja i miłego życia życzymy. Miłego wieczoru. I jak zawsze. Ale teraz chyba, że jest dzień i oglądacie w dzień, to miłego dnia. To całego dnia, nie tylko wieczoru. Tak. W ogóle miłego życia.
I do zobaczenia jutro. Pa.